sonda, którą przeprowadziliśmy na temat znajomości praw pacjenta, pokazuje, że społeczeństwo nie posiada powszechnej wiedzy na ten temat. Jaki ma Pan pomysł na rozpowszechnienie edukacji w naszym społeczeństwie na temat znajomości praw pacjenta? Jeżeli chodzi o nasze plany na 2019 rok i na przyszłość, to jednym z takich celów głównych jest między innymi właśnie edukacja. Chcemy w pierwszej kolejności skupić się na kampaniach informacyjnych w tych mediach tradycyjnych, w tym między innymi planujemy emisję spotów telewizyjnych, ale również chcemy większą uwagę skupić na mediach społecznościowych, no bo one teraz de facto przejmują rolę mediów tradycyjnych i tam systematycznie w różnych rodzajach mediów społecznościowych staramy się uczestniczyć i różnymi kanałami docierać do pacjentów. To jakby jest pierwsza kwestia podstawowa. Druga kwestia to kwestia takich naszych wspólnych akcji z organizacjami pacjentów. Pierwszą taką wspólną akcją jest akcja Łączy Nas Pacjent. Ona jest obecnie prowadzona w ramach telefonicznej informacji pacjenta, gdzie organizacje pacjentów wspomagają tych pacjentów z różnymi problemami chorobowymi, którzy do nas dzwonią. Ale tą akcję chcemy rozszerzyć również poza samą infolinię, czyli chcemy rozszerzyć ją również na spotkania w terenie, w miejscu zamieszkania pacjentów, tam, żeby organizować różnego rodzaju spotkania. Chcemy też kontynuować akcję bliżej pacjenta. Ta akcja polega na tym, że na różnego rodzaju festynach, spotkaniach zdrowotnych czy tego typu rodzaju imprezach, tam chcemy być. Chcemy pokazywać pacjentom, jakie mają prawa, odpowiadać na ich pytania, pomagać im w rozwiązaniu różnych problemów. Nawiązaliśmy współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia i wspólnie prowadzimy telefoniczną informację pacjenta. I myślę, że to jest również to miejsce, ten kanał przekazywania informacji, gdzie moglibyśmy rozpropagować, rozszerzyć tą wiedzę, jeżeli chodzi o prawa pacjenta. Staramy się uczestniczyć w różnego rodzaju konferencjach, spotkaniach, gdzie szeroko omawiany jest system ochrony zdrowia, ale również między innymi prawa pacjenta. Będę uczestniczył w trzecim kongresie Patient Empowerment, gdzie właśnie między innymi poprzez spotkanie z organizacjami pacjentów i z samymi pacjentami będę chciał przekazać te informacje o ich prawach po to, żeby ta wiedza o tym, co nam jako pacjentom przysługuje, kiedy udajemy się do placówki medycznej, była bardziej rozpropagowana, po to, abyśmy byli przygotowani, bo tak naprawdę pacjent, który zna swoje prawa, będzie najlepszym rzecznikiem swoich praw. Nie ma takiej możliwości, żeby rzecznik praw pacjenta czy jego pracownik pomógł w każdej sytuacji. To my sami, jak będziemy znali swoje prawa, będziemy najlepszym rzecznikiem, bo najłatwiej nam będzie je wyegzekwować, przedstawiając personelowi medycznemu uzasadnienie, dlaczego dana sprawa, dana sytuacja powinna być właśnie załatwiona w taki sposób, a nie w inny.